Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Mamy dzisiaj środę, tak, 20 dzień marca. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynamy od indeksu, właściwie to kalendarz inwestycyjny, bo dzisiaj mega ważne dane. Mega ważne dane ze Stanów Zjednoczonych. Za 20 minut mamy wskaźnik CPI, także tutaj zmienność na funcie się nam na pewno pojawi. Funt do jena i funt do dolara. To jest to, co ja będę obserwował dla siebie. Natomiast 15:30 zapasy ropy naftowej i 19:30 decyzja w sprawie stóp procentowych. Coś, na co chyba czeka cały rynek. Przekonamy się, czy zaczną obniżanie stóp procentowych, czy jeszcze to przesuną w czasie i jaki to będzie miało wpływ na rynki. Także tutaj też większa zmienność się może nam pojawić. Dość ważny dzień na rynkach finansowych dzisiaj. Zaczynamy w tym momencie od tego, co widać na eurodolarze. Na eurodolarze wybiliśmy tą strefę wsparcia, którą wczoraj sobie wyznaczyliśmy. Była też tutaj ta strefa, ona też została nadbita. Ja w dalszym ciągu oczekuję zejścia ceny tutaj w te okolice. Teraz ta strefa, którą tutaj mamy, która była wsparciem, jest dla mnie oporem i ja osobiście mam w tej chwili pozycję krótką odpaloną. I czekam na jakiś ruch w dół. Co prawda ta zmienność do wieczora może być dzisiaj mniejsza. No, rynki będą czekały na to, co się dzieje. Na co warto tutaj zwrócić uwagę? No to na tą korektę, którą tutaj robimy. I możliwe jest jej powtórzenie. OK. Mamy też zasięg korekty. Mamy strefę podażową, mierzenia FIBO również tutaj wypadają, także ja uznałem, że to jest dobre miejsce na wejście w shorta i będę czekał, dołożę pozycję, jeżeli podbijemy tutaj do 0,61. Stop lossa tutaj wyżej sobie ustawię i będę obserwował, czekał na to zejście tutaj niżej i zobaczymy, jak cena się będzie zachowywać. Także pamiętajcie o tych stop lossach, bo ta zmienność na rynku może być dzisiaj naprawdę duża i można sobie zrobić krzywdę, jeżeli nie przypilnujemy pozycji. Troszkę inaczej to wygląda tutaj na funcie do dolara. Tutaj mamy taką formację. No tutaj to nie można tego uznać. Mamy linię trendu spadkowego. Jej wybicie będzie dla mnie sygnałem na możliwe wzrosty, natomiast tutaj też należy zwrócić uwagę, że ta korekta została wybita i kolejny poziom, ten, który tutaj wczoraj wyznaczaliśmy, został osiągnięty, tak? Ten zasięg ruchu 1 do 1 został osiągnięty i stąd zobaczyliśmy reakcję popytową. Niemniej jednak ja w dalszym ciągu będę obserwował to, co się dzieje, ponieważ jak wejdziemy na wyższy interwał, 4-godzinówkę weźmy, może usunę te wszystkie mierzenia, żeby nam nie przeszkadzały. Tak, ten poziom 1,26663, zaraz pokażę, może on praktycznie został zaliczony tutaj, no do 1,26695, no prawie dotknęliśmy, no prawie robi dużą różnicę. Niemniej jednak ten poziom 1 do 1 tego ruchu korekcyjnego został zaliczony. No i teraz co zwróciło moją uwagę, to ten spadek, który tu mieliśmy, tak, gdyby został powtórzony z 1,26383 tutaj mamy i kolejne mierzenie, gdybym dołożył, no to 0,61 jest trochę wyżej, także tutaj to zejście, jeszcze jedno zrzucenie takie jest bardzo prawdopodobne. Nie mamy jeszcze dywergencji na RSI, i to jest taki prawdopodobny scenariusz, że nadbijemy ten poziom 0,61, czyli to podbicie by się tu zakończyło. 161 wypada nam w okolicach 1,26, tutaj 1,26300, 1,26260. To by były takie poziomy, które uważam, że mogą zostać zaliczone
się do dolara. Jeszcze tutaj bym pomierzył ten cały ruch. To jest 4-godzinowy interwał. 61 mamy tutaj. 7, 8, 6 i 6, 1. Także tutaj ta strefa jest dla mnie strefą do zaliczenia jeszcze, tak? Ok, 0,61, 7,86. Dobra. I tutaj ta strefa też na zagranie longa. A zmierzymy jeszcze tutaj to ostatnie podbicie. I tutaj mamy 8,86. Ok. To są poziomy, które mnie interesują w tej chwili jako wejście w ewentualną pozycję długą na ta strefa zielona plus ten poziom poniżej. To są dla mnie takie targety 1, 2, 6, 2, 8, 1, 1, 2, 6, 6, 3, 1, 2, 6, 4, 9, 2. Kolejną pozycją będzie dolar do, przepraszam, funt do jena. Tu widzimy wystrzał, wybiliśmy opór ważny i idziemy dalej w górę. Kolejny mój target, który tutaj jest realny na tym. Walorze, może usuńmy te mierzenia tutaj, zaraz sobie zmierzymy to z wyższego interwału, bo to wybicie jest dość silne. Widzimy, że zrobiliśmy zasięg tej zielonej korekty. Tutaj nas utrzymał. Spodziewałem się co prawda dojścia tutaj, niemniej jednak zagrywaliśmy na samej górze. Precyzyjna strefa wyznaczona, wybiliśmy tą strefę, w związku z tym uważam, że idziemy znacznie wyżej i tutaj na funcie. Zobaczymy, czy to się spełni. 161, 193 to jest taki mój pierwszy target, gdzie będę obserwował rynek i próbował zagrywać pozycję krótką. 193, 376. Wchodząc na szersze mierzenie, na interwał jednodniowy, widzimy, że też tutaj wybijamy nowe szczyty. Ja tylko usuwam te mierzenia. Jednodniówki tutaj, te starsze, i teraz będę się przyglądał mierzeniu z tej właśnie korekty. 194. Ok. 194,955. Kolejnym mierzeniem będzie ta korekta. Tutaj widzimy, że 161 jest wybijane, ale najbardziej interesujące dla mnie są te dwa poziomy D1 194955 jako taki target na kilka najbliższych dni, natomiast zagranie na reakcję 193377. Na tym poziomie będę próbował zagrywać na reakcję z niższych interwałów, tutaj z godzinówki. Jest to dobrze widoczne i tutaj też nam się pojawia ta dywergencja i prawdopodobnie tutaj zobaczymy korektę na tym poziomie i warto sobie zaznaczyć ten poziom i do obserwacji 193, 383. Także tu mamy funt do jena, dolar do złotówki. Tutaj co tu się dzieje na tym dolarze do złotówki? Dotarliśmy do kolejnych poziomów. Tutaj mamy korektę. No i dotarliśmy do tej ważnej strefy, którą mamy wyznaczoną tutaj. Te trzy poziomy 3,99, 3,99600 i 4 dolary. Możemy dołożyć kolejne mierzenie, które nam tutaj coś może podpowiedzieć. Widzimy, że te 4 dolary są takim najmocniejszym poziomem. Ja zaznaczę sobie, zresztą też okrągły poziom psychologiczny, także zaznaczam sobie ten poziom i z tego poziomu, jeżeli tutaj będziemy docierać, będę próbował również zagrywać pozycje krótkie na reakcję, na przetestowanie tego 3,98. Także tutaj tak to widzę na dolarze amerykańskim. Jeszcze zobaczmy, jak jesteśmy przy dolarze amerykańskim, indeks dolara. Mówiłem o tym odbiciu, które nam się może pojawić.
I teraz taki punkt decyzyjny. Tutaj dostaliśmy dużą korektę. Wcześniej, jak się przyjrzymy, zawsze od tej górnej krawędzi, jak się odbijaliśmy, dostawaliśmy dużą korektę. Jeżeli tak by miało mieć, to by się miało wydarzyć tym razem, no to myślę, że zobaczymy wystrzały na euro-dolar, bund-dolar w górę, a tutaj zobaczymy spadek, natomiast wybicie tego poziomu, no to pierwszy target, tak jak wczoraj mówiłem, czerwona strefa 104,327, 104,622 i tutaj ta czerwona strefa. Jeżeli wybijemy tutaj górą z tego i zamkniemy się nad tą linią trendu spadkowego, to myślę, że te targety są jak najbardziej na dolarze do osiągnięcia. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, no to wiadomo, że złoto, które jest odwrotnie skorelowane, może zaliczyć spadek. Tutaj na przejdźmy na niższy interwał Dow Jones. Tutaj pierwszy target został osiągnięty, ten poziom oporu 39,100, wybicie go 39,185, a finalnie tutaj 39,500, 39,800. To są takie targety, które ja w tej chwili widzę na Dow Jonesie. I tutaj 39,600. Taka strefa nam się będzie tworzyła, ale to najpierw do pokonania te dwa poziomy, które mamy niżej. I tutaj bym też szukał okazji do wejścia shorta na tych poziomach. Tutaj widzimy, że jest bardzo dużo płynności do zebrania. Wybicie, nadbicie tych szczytów, które tu mieliśmy. I tutaj jest ta płynność do zebrania z rynku. To mamy. Teraz przejdźmy do surowców. Jeżeli dolar będzie nam się dalej umacniał, no to prawdopodobne jest wykonanie tej korekty, o której mówiłem, na złocie. I dojście właśnie do tej strefy 2087-2081 jako strefy popytowej. Lokalne wsparcia mamy 252, 242 i to są poziomy, gdzie ja ewentualnie będę zagrywał pozycje długie. Natomiast jeżeli wybijemy górą tutaj i potwierdzimy to wybicie testem tego klina zniżkującego, no to te targety tutaj możemy sobie pomierzyć, jakie one są. 2225, czyli poziomy zbliżone do tego mojego finalnego targetu 2250. I tutaj mamy pierwszy opór, znaczy pierwszy opór, miejsce, gdzie będę zagrywał pozycje krótkie, bo pierwsze opory się wcześniej nam pojawiają, bo tutaj mam taki bardzo ważny opór i wybicie tego poziomu będzie dla mnie takim mocnym sygnałem prowzrostowym. Czyli 2,176, jeżeli cena zamyka się nad tym, utrzymujemy się, to idziemy tutaj na te dwa poziomy zewnętrzne. Uważam, że te dwa poziomy zostaną zaliczone, natomiast zwrócić uwagę należy na to, że ten poziom jest dodatkowo wzmocniony przez mierzenie tutaj wynikające tej ostatniej korekty, którą mieliśmy i to jest dla mnie mierzenie 60-161, taka bardzo, bardzo silna zapora podażowa. Jeżeli tutaj będziemy docierać, na pewno będę zagrywał pozycje krótkie na reakcję, na odbicie, tak żeby tutaj na takim krótkim ruchu skorzystać. Niemniej jednak będzie to po wybiciu z tej formacji, więc uważam, że reakcja się tu pojawi, natomiast wyjście górą jest bardzo prawdopodobne. Także jeżeli tutaj będę zagrywał tą pozycję krótką, no to będę bardzo szybko stop lossa zabezpieczał tą pozycję na wejściu i obserwował, co się będzie dalej działo. Także ta strefa tutaj 176-174 jako kluczowy opór na złocie. Gaz ziemny. No tutaj w dalszym ciągu ja oczekuję tej zielonej strefy na gazie ziemnym i tutaj będę dokładał, zbierał sobie pozycję, na pewno wybicie tych dwóch dołków i a może nawet zebranie tej płynności, którą tutaj mamy do wciągnięcia na rynek poniżej tego dołka. Niemniej jednak tutaj to jest 1,639. Jest to poziom, który mnie na ten moment interesuje i będę obserwował to, co się będzie działo na wolumenie.
No bo na wolumenie pojawia się popyt i jest możliwość kontynuacji tego odbicia. Także to każde zejście będę traktował jako okazję na dołożenie sobie jakiejś tam pozycji. No, ropa zgodnie z planem. Od wczoraj shorta miałem tutaj na dojściu do wyznaczonej strefy 83, 5, 6, 5 i ta korekta tutaj przetestowała ten szczyt. Jest możliwy powrót tutaj do tej strefy i ja będę obserwował. Jeżeli tutaj wrócimy do tej strefy, ja będę obserwował to pod kątem zagrania kolejnej pozycji krótkiej. Natomiast w tej chwili jestem bez żadnej pozycji i oczekuję tutaj kolejnym moim targetem. Jeżeli wybijemy tą strefę, jest poziom 8. 55, 0,91, gdzie mamy 0,61 całego tego spadku i tutaj również będę zagrywał pozycję krótką. Już tak troszkę dalej pokazałem ze względu na to, że dzisiaj mamy te dane dotyczące dolara i dotyczące również ropy naftowej, także te wybicia mogą być silniejsze i może czasami warto ustawić sobie dalej to zlecenie na tym poziomie. Po pokonaniu tej strefy ten poziom jest jak najbardziej realny na to odbicie. Natomiast jeżeli byśmy kontynuowali ten spadek tutaj, to ten zielony poziom, on był oporem. To pomierzymy sobie od nowa. Na pewno ten poziom jest dla mnie istotny. 81,350. To prawda, został przetestowany, niemniej jednak warto tutaj zobaczyć sobie, pomierzyć cały ten ruch, który mieliśmy. Tak. I to ostatnie podbicie tutaj. Które było po korekcie. I ta strefa jest dla mnie taką strefą kluczową. Tutaj jeszcze jeden poziom wyżej. 127 tutaj nadbicie i test tych. Ok. Te szczyty tutaj do przetestowania. Dobra. To wszystko, co dla Was przygotowałem na dzisiaj. Życzę udanego dnia, udanych tradeów. Do usłyszenia na kolejnej aktualizacji. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Zabezpieczajcie swój kapitał, zwłaszcza podczas danych i powodzenia dzisiaj na rynku życzę.